Mamy czwartą niedzielę wielkanocną, zwaną Dobrego Pasterza. I najczęściej dzisiaj usłyszymy słowo o powołaniu, o tym, jak Pan Bóg wybiera sobie ludzi do tego, żeby byli Jego uczniami i szli na krańce świata. Ale Ewangelia dzisiejsza jest może bardziej skomplikowana, bo z jednej strony mówi o wielkiej miłości Boga do człowieka, właśnie pod tą figurą dobrego pasterza, ale z drugiej strony mówi o najemnikach, którzy robią wszystko z musu, którzy przymuszeni jak gdyby oddają tylko tyle, ile im się wydaje, że trzeba Bogu oddać. A zatem, bracie i siostro, każdy z nas musi się dzisiaj spytać, z której strony owczarni jest. Czy jako ta dobra owca, która słucha słów pasterza, czy może ta zagubiona, która gdzieś uciekła, jest daleko od Pana Boga i poszukuje, a może jestem po stronie najemnika, tego, który tylko na siłę jest w Kościele, tylko na siłę uczestniczy w sakramentach. Bracie i siostro, dzisiaj święty Jan w drugim czytaniu mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że Bóg nas tak umiłował, że możemy tak o sobie powiedzieć. To wielki dar i wielkie zadanie, a także i wielka radość. I oby tej radości z tego, że jestem dzieckiem Bożym, że jestem członkiem owczarni Chrystusowej, nigdy nam nie zabrakło, abyśmy nigdy nie musieli mówić o sobie najemnicy.